Ostatnio na konferencji Projekt Lady rozmawiałem z pana żoną i bardzo ciekawy temat, który mi powiedziała, to jest pana kontakt z jej bratem, czyli z Michałem. I powiedziała mi, że on woli dzwonić do pana niż do niej ostatnio, przez to, że ten sport aż tak was połączył. Nie ma pan takiego poczucia, że trochę zabiera brata swojej żonie? Nie, w żadnym wypadku nie mam takiego poczucia. Bardziej cieszę się, że gdzieś z Michałem, że tak powiem, nadajemy na tych samych falach, tak? I to, że on się bardzo interesuje sportem i to, że ja mogę pewne rzeczy mu na ten temat powiedzieć. Myślę, że też mamy podobne osobowości. On jest duszą artystyczną, ja też oprócz duszy sportowca mam sobie trochę artyzmu, więc naprawdę dogadujemy się świetnie i to jest fajne, bo no jednak zawsze zależy nam na tym, żeby cała nasza rodzina gdzieś tam wspólnie, że tak powiem, pawała do siebie taką no, prawdziwą i szczerą sympatią, tak, żeby to nie było udawane. I w jego przypadku rzeczywiście jest to szczera sympatia i dobrze się rozumiemy, dobrze czujemy się w swoim towarzystwie. Także i jest to, znaczy ja nie wiem, czy częściej, ale to zdarza się. A jakim komunikatorem? W sensie? Na Skype'ie czy na WhatsAppie? Telefon, tak.